Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam indyk w stylu azjatyckim czeskiej produkcji. To danie można teoretycznie chyba kupić też w Polsce, ale ja to oczywiście zamówiłem w Czechach, więc mamy tutaj nie po polsku wszystko podane. Porcja jest 300 gramowa, kaloryczność to jedynie 195 kilokalorii. Więc jakoś dosyć skromniutko, praktycznie jak zupa, a nie jak danie, pomimo że tu jest całkiem sporo tego indyka. No ale tak to obliczyli, więc tak chyba to jest. Całe szczęście tutaj nam sugerują, żeby dodać ryż lub makaron, więc objętość dania się zwiększy, kaloryczność również. No i takie coś ja sobie zdecydowanie dodam, no bo przy takiej kaloryczności to raczej nie za bardzo. Jeśli chodzi o skład, to mamy bardzo dobry, żadnych konserwantów, żadnych dziwnych e-składników, wszystko jest w porządku. Mięso z indyka 33%, bulion drobiowy, kapusta biała, marchew, por, uszak bzowy, papryka, kiełki sojowe, pędy bambusa, cebula, pieczarki, mąka ryżowa, mąka kukurydziana, olej rzepakowy, sól, pieprz oraz chili. Więc jak najbardziej wszystko się zgadza. Tutaj trochę mamy po polsku, ale to jak to przechowywać, jak ewentualnie zrobić. Mnie akurat to nie interesuje. Możemy to przygotować też na różne sposoby podgrzania. W takim nawet opakowaniu, jakbyśmy nie dodawali dodatków, no to można sobie jeść z tego opakowania, nie brudząc naczynia, no ale skoro ja dodam dodatek, więc lepiej to podgrzać w standardowy sposób, ale jakaś taka opcja jest, że zawsze można, mając na przykład ryż lub makaron gotowy, podgrzać to na przykład bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym, a później sobie dorzucić tą resztę. No i takie będzie danie, powiedzmy, do szybkiego zjedzenia. Nie na bardzo gorąco, a na lekko ciepło. No ale raczej w taki mój sposób, co ja zaraz pokażę, to zdecydowanie jest to lepsze. No, jak mówiłem, wyprodukowane w Czechach. Fajne, lekkie opakowanie. Dobrze się przenosi w plecaku takie coś. Nie jest za ciężkie. Ale nie jest to też gotowy produkt, czyli powiedziałbym półprodukt. Skoro trzeba coś jeszcze dodać, za wyjątkiem przypraw. No i zobaczymy, czy to rzeczywiście danie jest po azjatycku, czy może wyłącznie po czesku. No tak jakoś nie wygląda mi to na 300 gramów, no ale tak jest to opisane. Tak to się prezentuje. No, mięso jak widać jest, są duże kawały, nie jest to jakaś mielonka z indyka czy coś w tym rodzaju. No i jak to się chwileczkę podgrzeje, ja sobie dodam dodatkowy składnik, czyli w tym przypadku, w moim przypadku ryż, ale można to zastąpić też makaronem, na przykład sojowym albo ryżowym, no ale z ryżem też będzie to raczej w porządku, pod względem smakowym. Tak sądzę, ale to się okaże dopiero jak to się zrobi. Ja to sobie dodam pod koniec, jak to się podgrzeje. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji
do nagrywania kolejnych filmów. Tak się prezentuje danie po podgrzaniu. I ja tu dodałem tego ryżu jakieś 50 gramów. Można dodać więcej. Będzie większa objętość, większa kaloryczność. No ale w moim przypadku tak to wygląda. I sądzę, że tyle wystarczy. Mięsko. Bardzo dobre. Czuć taki bulion drobiowy w smaku. Czuć taki porowy też posmak. Może troszeczkę kapustny. Według mnie to tutaj tej kapusty jest zdecydowanie za dużo. Ale nie jest ona jakaś tak dziwna w smaku czy coś w tym rodzaju. Są tam dwa rodzaje grzybków. No pieczarki według mnie tutaj nie za bardzo pasują. Ten drugi może być. Ale dobrze przynajmniej, że są. No tu się akurat trafiła pieczarka. Te drugie grzyby to są bardziej takie ciemne chyba. Takie drobne kawałeczki. To coś w rodzaju grzybów typu mun. Ale nie są one takie same. No, smak jest dobry. W miarę dobrze to jest doprawione. Nie jest to mdłe. Ale nie jest też pikantne. Chociaż chili jest w składzie, to kompletnie jego tutaj nie czuć. No ja zdecydowanie wolę coś ostrzejszego. Ale jak ktoś nie lubi ostrych rzeczy, to praktycznie nie trzeba tutaj nic doprawiać. Fajnie tutaj ten bulion drobiowy smakuje. No ale czy to jest coś po azjatycku, to ja nie sądzę. To jest tak, jak produkowane są dania niektóre w Polsce na styl azjatycki. One są bardziej po polsku niż po azjatycku. To tak tutaj bym stwierdził, że to jest danie azjatyckie bardziej po czesku niż po azjatycku. Ale pod względem smakowym jest to dobre, nie jest to złe. Chociaż według mnie taka duża ilość kapusty to troszeczkę tutaj nie pasuje, ale ona nie jest tak jakoś mocno aż wyczuwalna. Bardziej czuć porem i tym drobiowym posmakiem. Tym bulionem drobiowym. No i jak się natrafi na mięso i grzyby i jeszcze ten ryż, to dobrze to smakuje. Jakbym jadł takie coś ciemno, to raczej nie stwierdziłbym, że to jest jakieś danie po azjatycku. Bardziej powiedziałbym po czesku. Ale zjeść się jak najbardziej da. Nie jest to niedobre, ale nie jest może jakieś rewelacyjne. Dobra porcja, dobra kaloryczność, bez konserwantów, zjedzone w terenie, jak najbardziej może być. O ile kogoś interesuje taki rodzaj dania, chociaż jak dla mnie on nie jest azjatycki, ale przynajmniej smaczny. Dodatkowe informacje na ten temat. Jak to zwykle bywa u mnie, będą pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.